Pierwszego dnia wakacji odbyło się w Łukowie oficjalne otwarcie letniej pływalni Delfin. Zakończono tam właśnie przebudowę największego basenu. To co, kończymy dzieło? Tak, chodź mała. Chodź, jak masz na imię? Nina, tak? To proszę. Przecinaj razem w górnicy. Dokończamy dzieła, tak? Widzisz, jak to się czuje. Już pierwszego dnia, choć pogoda nie dopisała, na pływalni pojawiło się dużo osób. Jako pierwszy z nowej zjeżdżalni skorzystał sam burmistrz. Zjechał do wody w garniturze. Proszę. Ale strach. Śladem burmistrza poszli też i inni samorządowcy. Brawo za odwagę, nie? Rodzinno, ale nie wiem dlaczego nikt nie zjechał jeszcze rodzinno. Anatondo. Jest pan Marek, całe szczęście. 3 lata temu zaczęliśmy od remontu stacji uzdatniania wody i wtedy mieliśmy już pierwszy efekt. Woda w tych starych basenach była krystaliczna, tak jak jest i dzisiaj. To nas zachęciło do dalszych inwestycji. Wiadomo było, że naszego samorządu nie stać było, żeby w jednym roku wybudować, bo przecież można by to było zrobić jednego roku, ale tak jak już mówiłem, step by step doszliśmy dzisiaj do szczęśliwego finału, czyli brodzik dla maluszków, potem basen dla osób niepływających i niepełnosprawnych i dzisiaj spotykamy się na otwarciu tej dużej pływalni. Myślę, że możemy z dumą powiedzieć, że właśnie posiadamy kompleks pływalni, jeden z piękniejszych pewnie nawet w Polsce. Wszystko kosztowało około 8 milionów, więc myślę, że warto było i w sumie niedrogo. Bilety są w tej samej cenie, 10 zł dla osób dorosłych, 5 zł dla dzieci i młodzieży, oczywiście za okazaniem legitymacji, czy to szkolnej, czy studenckiej, 3 zł po godzinie 16, więc myślę, że te bilety są na każdą kieszeń. A sądzę, że oczywiście, że koszty wzrosną utrzymania tego basenu, ale myślę, że frekwencyjnie razy te 10 czy 5 czy 3 złote damy radę, poradzimy sobie z tym, żeby ten kompleks utrzymać. Na przebudowę największego basenu udało się pozyskać 500 000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To, jak wydane zostały te pieniądze, sprawdzał osobiście wiceminister Jarosław Stawiarski. Przyjechałem na zaproszenie burmistrza Szóstka, ale także przyjechałem zobaczyć, jak została wykonana ta inwestycja. I powiem Państwu, że jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem, że na takim obiekcie zostało zrealizowane tyle pięknych urządzeń, które będą służyły wypoczynkowi dla mieszkańców Łukowa i mam nadzieję, że i całego powiatu łukowskiego, bo w tej chwili Łuków staje się jedną z bardziej wyraźnych miejsc na Lubelszczyźnie, gdzie ludzie mogą w godnych warunkach wypoczywać. I naprawdę woda jest najlepszą chyba formą wypoczynku, gdzie następuje integracja dzieci, rodziców, dziadków i taka wielość tych urządzeń wodnych i przestrzeń, tych metrów kwadratowych do zajęcia z przysłowiowym kocykiem, no robi wrażenie. Jesteście naprawdę wielcy. Podczas otwarcia pływalni burmistrz Dariusz Szóstek już zapowiedział kolejne inwestycje w rekreację i sport.
Kiedy zaczynaliśmy z remont stacji uzdatniania wody, które dzisiaj wygląda jak laboratorium, to też niektórzy mówili, to się nie uda, to bez sensu. To najlepiej zburzyć, a teren sprzedać. Ale tu wspólnie z dyrektorem się zawzięliśmy, powiedzieliśmy, że nie wszystko można sprzedać. Tu będzie ośrodek wypoczynkowy z prawdziwego zdarzenia i myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć. Aczkolwiek w przyszłym roku po drugiej stronie będziemy zachęcać jeszcze spacerowiczów, którzy będą mogli, idąc pięknym bulwarem lub jadąc ścieżką rowerową lub chodząc z kijkami, zapragnąć przejść przez furtkę i skorzystać jeszcze tutaj z tego kompleksu basenów. A zatem bulwar w przyszłym roku po drugiej stronie rzeki też stanie się faktem. Wiceminister Jarosław Stawiarski zapewniał natomiast, że w budżecie jego resortu są pieniądze, z których miasto też jeszcze mogłoby skorzystać. My jesteśmy ministerstwem, które dotuje inwestycje. Dotuje inwestycje, mamy w tej chwili 5 programów i taki malutki 1/6. I to są pieniądze, które my dajemy dobrym samorządom, dobrym inwestorom, dofinansowując właśnie między innymi takie inwestycje. Oczywiście to inwestycje muszą być stricte sportowe, bo ta część basenowa jest dla młodych zawodników, dla młodych dzieciaków, którzy uczą się pływać, którzy będą w przyszłości, mam nadzieję, startować w zawodach, ale to nie tylko baseny, to także stadiony lekkoatletyczne, stadiony piłkarskie, bo wiem, że tutaj budują się boiska treningowe, także hale sportowe. Wszystko, co się wiąże ze sportem, ma szansę u nas w ministerstwie być dotowane, a jeśli jest dobry gospodarz, dobry samorząd, tym nam jest lepiej, przyjemniej dać pieniądze, bo wiemy, że zostaną te pieniądze w sposób właściwy spożytkowane i będzie przede wszystkim tutaj młodzież, dzieciaki i dorośli korzystać z tych obiektów, które my z wielką przyjemnością dofinansowujemy. Letnia pływalnia Delfin będzie czynna przez całe wakacje, każdego dnia od godziny 10 do 20. Jeżeli pogoda dopisze, to chętnych na pewno nie będzie brakowało. No i oczywiście chcę zaprosić wszystkich mieszkańców miasta, powiatu i gości do korzystania z tego pięknego kompleksu.